Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia Dla Ciebie w magazynie sportowym. Dziś 13. kolejka Ekstraklasy, a głównym tematem niedzielny ligowy klasyk przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa, Wisła Kraków. W studiu oczywiście nasz stały ekspert, były reprezentant Polski, mistrz Polski z Legią Warszawa Tomasz Sokołowski. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. A naszym gościem jest dziś... mój dobry kolega, z wykształcenia prawnik, z zawodu były piłkarz, też i prezes klubów Ekstraklasy, reprezentant Polski były. Wczoraj 22:30 zakończyliśmy wspólną grę na Orliku. Moim Państwa gościem jest Jacek Bednarz. Witam Cię, Jacku. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie, choć wolałbym, żebyś powiedział mój dobry przyjaciel, ale jak będę się lepiej starał na boisku jakimkolwiek, to może na to zasłużę. Jestem cierpliwy, Tomasz. Dobra. Panowie, jeszcze zanim zaczniemy rozmowę, przypomnę słuchaczom, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało pod transmisją. Z najciekawszych postaramy się skorzystać w trakcie audycji. Zanim panowie o niedzielnym meczu przy Łazienkowskiej, to chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego, co działo się w ubiegłą sobotę przy Łazienkowskiej. Po dwóch ligowych, Jacku, porażkach przyszła bardzo ważna wygrana z Lechem Poznań. A taki dobry mecz na przełamanie, tym bardziej, że no w takich okolicznościach i z takim rywalem. Absolutnie, absolutnie tak. Dla Legii to był jeszcze z chyba trzeciego powodu trudny mecz, oprócz tych, które wymieniłeś. Mianowicie Lech do tego momentu zaczął piąć się do góry i jakby coraz grać lepiej. Natomiast Legia no, złapała ten kryzys spowodowany różnymi czynnikami, które się nie przełożył na punkty i na Łazienkowską przyjechał przeciwnik, który miał prawo kalkulować, że ten mecz rozegra po swojemu i wywiezie stąd punkty. I był, uważam, generalnie blisko tego. Jeśli ktoś pamięta twórczość pana Wojtka Młynarskiego, to on taką piękną balladę kiedyś zaśpiewał nam wszystkim o takich, co się poczuli zapewnie. I ten Lech do 70 minuty gdzieś tam pada gol i wydaje się, że ma wszystko już pod kontrolą swoją własną i chyba poczuł się zapewnie, a w takich meczach jak właśnie derby Polski, tu akurat obaj możemy coś na ten temat powiedzieć, parę razy tego doświadczyliśmy, sytuacja się zmienia i ten punkt ciężkości może bardzo szybko spowodować radykalną zmianę tego, co się dzieje na boisku i tego, jak się mecz zakończy. Parę razy przeciwko Lechowi w klubach, w których grałem, odmieniałem wynik meczu po prostu w taki sposób, gdzie to dokładnie się powtórzyło w ostatnim tygodniu tutaj przy Łazienkowskiej. Legia poczuła krew i już tego zwycięstwa później nie oddała. Tak, kibice też lubią bardzo twórczość Muńka Staszczyka, też wielkiego fana Legii Warszawa, patrząc na ten transparent, który wywieszono przed meczem. No tak, sytuacja przed meczem była taka, że Legia dopiero 9 w tabeli. Kibice wściekli przed spotkaniem, wiadomo, transparent skierowany w stronę prezesa, właściciela klubu. Mało tego, przyjeżdża Lech Poznań, czyli odwieczny rywal, no i wszystko zmierza ku katastrofie, bo Lech obejmuje prowadzenie i właśnie co sobie wtedy pomyśleliście, kiedy właśnie no wszystko zaczęło się walić jak domek z kart i robiło się niebezpiecznie dla Legii? Znaczy ja oczywiście staram się zrozumieć i popatrzeć na sprawę obiektywnie, natomiast no, patrząc z punktu widzenia kogoś, kto ma w takim meczu rozegrać, to nie pomaga, tak? To na pewno gospodarzom ten początek meczów i ta oprawa, ona mówi o piłkarzach, tak? To nie jest dobra sytuacja, wprowadza taki stan napięcia i mam wrażenie, że przez całą tą pierwszą połowę Legia trochę niosła to ze sobą, tak? To brzemię tego meczu i tego, że nie chcemy tego meczu, że musimy ten mecz wygrać, że musimy się pilnować, żeby nic nie stracić. Trochę widowisko na tym straciło. To myślę, że trochę też pomogło Lechowi grać ten mecz w taki sposób, jak chciał, czyli bezpiecznie od tyłu i szukać szansy na to, żeby zadać cios. I do pewnego momentu to działało, aż jak powiedziałem, no, oni poczuli się zapewnie, bo ta bramka wydawało się, że wytrąciła kompletnie Legię z równowagi. Bardzo dobrze dla Legii, że trener Wukowicz postanowił wpuścić na boisko
Jarka Niezgodę, bo uważam, że jego wejście, ono odmieniło losy meczu. To jest ten taki szczegół, o którym mówiłem. Czasem w tych meczach ktoś, kto już gra, albo ktoś, kto wchodzi, odmienia oblicze meczu i wszystko się potrafiło zmienić. Ta akcja bramkowa, ona przetrąciła trochę ten silny, taki moralny kręgosłup Lecha, który się poczuł dobrze, pewnie prowadzę, ma wszystko pod kontrolą i później już nie potrafili Legii zatrzymać. Znaczy ja mam taki też obraz meczu, jak wychodziliśmy na antenę, żeśmy rozmawiali, że Legia miała ten mecz pod kontrolą. Ustawienie Lukiniasa na tej dziesiątce to też był ciekawy zabieg, ciekawe no, tutaj dla poczynania, bo praktycznie on związał cały środek boiska. To, co wspomniałeś, Jacek, ale Legia w tym momencie dostała bramkę, jak to się mówi, ja bym powiedział z niczego. Proste dośrodkowanie, proste strzelenie, nawet nie to, że tam był ktoś, tylko nawet ten zawodnik nie wiedział, że dobrze podaje, ale tak jest, że nie można tutaj Jeftića spuścić. Tydzień temu chyba rozmawialiśmy na antenie, ja wspominałem, że Jeftić no jest najbardziej tutaj bramkostrzelny pod względem tym, że ma i asysty i strzela i nie można go zostawić, tak? Albo jak on właśnie strzela, albo asystuje. A do czego zmierzam? To, co wspomniałeś, że wpuszczenie niezgody, tak? Ale szybko tutaj Aleksander Wukowicz zareagował, tak? Przegrywają, wprowadza drugiego napastnika. I to było kluczowe, jak sam powiedziałeś, ale w tym momencie nadział się na to, co nie powinien się nadziać, czyli na kontrę, tak? Tak naprawdę. Tak, no właśnie, kluczowe zmiany. No bo tutaj jakby to jest cała natura tego, o czym próbujemy tutaj powiedzieć, tak? No, coś się dzieje, oczywiście przeciwnicy mają jakiś plan na mecz i próbują go realizować, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to po stronie przyjezdnych był ten komfort, że Legia starała się otworzyć mecz, ale się jej nie udawało. Lech się dosyć skutecznie bronił i w momencie, kiedy osiągnął to, co chciał, czyli zdobył gola, który dawałby 3 punkty, to nagle dał sobie strzelić bramkę z kontry i potem już nie był w stanie tych losów odmienić, bo nie był w stanie wygenerować kolejnej sytuacji na strzelenie gola, tylko czekał na to, żeby mecz się skończył, dostał drugą bramkę i pojechał do domu chyba rozczarowany bardzo. Ja też mam takie wrażenie, bo kolejne spotkanie oglądamy. Oczywiście teraz było zwycięskie, ale wcześniej przegrana z Lechią i u siebie i na Piaście, że Legia nie stwarza tych sytuacji, takich typowo bram, że gdzieś będzie... można powiedzieć, 100% sytuacja, albo taka, która gdzieś jest w świetle bramki i powinna być z tego bramka. Bodajże chyba może jedną kantę sobie wypracował taką, że mógł to lepiej zakończyć, ale tak, do tego momentu, przykładowo, możemy teraz tu pogdybać trochę, gdyby Lech nie strzelił bramki, czy ten obraz meczu by się zmienił? Niezgoda może by wszedł, ale nie teraz, tylko by wszedł może za 10 czy 15 minut, może by kantę zszedł, no teraz trudno tak wyrokować, no. A co Wukowicz? Drużyna się obroniła. Dużo się też mówiło przed meczem, że też a co grało posadę, to też gdzieś tam jest w głowach, że niby zawodnicy ufają trenerowi, ale wiedzą, że za chwilę może ktoś przyjść następny, kolejny i to też nie wpływa na dobre poczynania tych zawodników i miejmy nadzieję, że a co chyba tym się za mocno nie przejmuje, że dokonuje dobrych wyborów w sensie składu na mecz, strategii na mecz i że będzie to dalej funkcjonowało i kolejny przeciwnik przed nimi, żeby podtrzymać tą wygraną, bo musi być te prawo serii, jeżeli chcesz się liczyć, jeżeli chcesz iść w dobrym kierunku, to ta wygrana z Lechem, to musi być kolejna wygrana, przykładowo teraz przyjeżdża Wisła Kraków, żeby to było podtrzymane, żeby ta drużyna szła w dobrym kierunku. Tak, trener sprawia wrażenie człowieka, który się nie przejmuje całą tą lawiną hejtu, która na niego spływa i na Legię w ostatnim czasie. No i teraz tak, mówiłeś, że chodziły takie głosy, że Wukowicz gra o posadę. Słyszeliśmy, widzieliśmy, jaka atmosfera panowała przed tym meczem. Niemalże temperatura wrzenia. Sądzicie, że gdyby Legia jednak tego meczu nie wygrała, albo Lech wręcz utrzymał to prowadzenie i wygrał, to dzisiaj byśmy rozmawiali w innych okolicznościach, inny krajobraz byłby przy Łazienkowskiej? Myślę, że zmiany trenera chyba by nie było, natomiast atmosfera i to wszystko wokół klubu na pewno byłoby dużo gorsze i to, co się działo na meczu, na pewno przełożyłoby się na kolejne dni. Ten mecz z Wisłą Kraków pewnie miałby zupełnie inną otoczkę, być może nową oprawę. Ja tylko chciałem przypomnieć, bo to na pewno wszyscy tu wiemy, że
jak widać też po Europie, po Wielkiej Piątce, tam też jest sytuacja, w której realia się zmieniają raz na jakiś czas i te silne brandy, które przez jakiś czas dominują, później mają kłopoty. No, żeby to zobrazować, no, jeśli ktoś pamięta lata 90. i Milan z lat 90., no to po 20 latach, gdyby zobaczył, co się dzieje z Milanem, to wtedy by nikt nie uwierzył, że to jest możliwe, tak? Przy takiej skali sukcesu, takich pieniądzach, które ten klub zarabiał, że dzisiaj Milan będzie miał takie problemy, że się będzie wycofywał z pucharów, że nie będzie dominującą siłą w Serie A. Po co to mówię? Mówię to dlatego też, że oczywiście ta frustracja związana z tym, że Legia wylądowała przed meczem z Lechem na 9. miejscu, no historycznie złym na przestrzeni ostatnich, na pewno ostatniej dekady. To też pokazuje, że właśnie ten krajobraz tego, kto jest silny i jak się rozkłada teraz potencjał w lidze, on się zmienia i będzie się zmieniał, tak? I wydaje mi się, że przez najbliższy czas trudno będzie wrócić do sytuacji, w której Legia no, bije wszystkich i jakby ona jest murowanym kandydatem do wszystkiego, bo to widać też po tej jesieni. W zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, Piast zaczął zbliżać się do podium. Jest znowu na tym podium. Na tym podium jest, a przynajmniej była przez krótki czas, i może do niego wrócić Cracovia. Trwale na pozycji numer jeden jest Pogoń. I tutaj wydaje mi się, że też ci, którzy chcą być obiektywni w ocenie tego, co się dzieje na Legii, to powinni pamiętać o tym, że no, to się zmienia, tak? I ta zacięta rywalizacja, którą teraz obserwujemy, ona nie jest wynikiem wyłącznie słabości Legii, tylko również tego, że gdzie indziej dobrze się dzieje. Tak, no świetnym przykładem jest też niedzielny rywal Legii. Jeszcze niedawno jedna z najlepszych ekip, jaką ta liga widziała. Jeszcze kończąc, panowie, temat trenera Legii. Tak, mówiliśmy o kluczowych zmianach w tym meczu z Lechem i teraz pytanie, trenerski nos objawił się u trenera Wukowicza, czy może opatrzność gdzieś nad nim czuwa, bo to, że 18-letni Maciej Rosołek zostanie bohaterem, no to przed meczem tego byśmy nie podejrzewali. Też nie wiadomo, jakby było, czy trener się by zdecydował na taką zmianę, tak? I patrząc na ten wynik, we wcześniejszych spotkaniach wydawało się, że ten młody chłopak, bo już był parokrotnie w 18, że powinien grać, bo dużo opinii dochodziło też i do mnie, że to jest zawodnik, no, który ma szansę coś zrobić, tak? Że ma szansę wejść do tego składu, czy ewentualnie przebić się, tak? Ale dopiero no, w takim spotkaniu. No, nikt nie liczy na to, że wchodząc, dla mnie, zdejmując Lukiniasa, który gdzieś tam był, robił dużo wiatru, dużo szumu robił w przodzie. Oczywiście też możemy zarzucać mu, że jest nieskuteczny do bólu, że nie ma kończącego podania czy uderzenia, żeby to zamienić czy w asysty, czy w bramki, ale robił dużo szumu i raptownie się jego ściąga, a nie na przykład Nowikowasa, chociaż strzelił bramkę, ale też dużo nie było z niego pożytku. No i strzela bramkę. No to też oczywiście, no i dla tego młodego chłopaka to też jest duża rzecz. I zobaczymy, jak on się rozwinie. Ale czy to był taki nos? No gdzieś tam może można tak powiedzieć, że coś mu w podświadomości, że ten zawodnik może coś tu dać, może coś tu odmienić. Oby, jak to się mówi, częściej tak było, że trenerzy, to pokazuje nie tylko w Polsce, ale też i mamy trenera reprezentacji, robi zmiany w ostatnim meczu i one są kluczowe dla wyniku. I to też świadczy, tak? I trener Brzęczek jako selekcjoner jest młodym selekcjonerem dopiero. Tak samo i tutaj, a co Wukowicz? Można powiedzieć 12, 15 czy 20 spotkań w Ekstraklasie, ale też doświadczenie jako piłkarz, tak? Masz ich na co dzień na treningu, to wiesz, jak się zachowują. Na pewno został wpuszczony tutaj Rosołek, można powiedzieć, na głębokie wody. To ale, prawda też. Ale wiele za ten ostatni okres, gdy już jest samodzielnym trenerem, a co wiele krytyki musiał przyjąć i usłyszeć pod swoim adresem, to ja tutaj jakby dla przeciwwagi chciałem powiedzieć, że oczywiście pewnie w dużej części ona była uzasadniona, ale za to go pochwalmy, bo to trzeba mieć oczywiście na pewno jakąś intuicję, ale też taką odwagę, bo to był mecz dla niego arcyważny. I on postawił w tym meczu, gdzie mu się robi wynik i już może w zasadzie bronić też remisu, który dla niego też nie byłby złym wynikiem, jeśli go porównać do porażki. On
stawia odważnie na kogoś, kto no, przynajmniej nie będzie przeszkadzał, tak? Więc on musiał wiedzieć i tutaj akurat Tomasz, nasz wspólny przyjaciel z boiska, Jacek Zieliński, on od dłuższego czasu mi mówił, i że Rosołek w rezerwach wygląda dobrze i powinien prędzej czy później dostać szansę. I to, że Aco na niego stawia, to jest też jakiś efekt pewnie też takiej pracy intelektualnej wykonanej przez niego, że on szuka dla siebie jakiegoś rozwiązania, które będzie też zaskakujące. No i no, oczywiście to, co zawsze też w takiej sytuacji musi się wydarzyć, dzieje się dokładnie to, co byśmy chcieli, tak? Czyli młody człowiek w trudnej sytuacji zachowuje się jak zawodowiec, świetnie przyjmuje piłkę, trafia w bramkę, bo... Trochę pewnie przy tym golu jednak moim zdaniem mimo wszystko pomógł, bo ten Holender w bramce Lecha. Ja akurat miałem przyjemność oglądania meczu z no, ekspertem, z Morganem de Sanctisem, byłym bramkarzem kilku klubów Serie A, i on mi powiedział: Jacek, on nie powinien się tak zachować. Jeśli pamiętamy, jak bronił na przykład Artur Boruc jeszcze do niedawna w Legii, no to czasem właśnie w takiej sytuacji dla niego też trudnej szedł takim, bym powiedział, takim wypadem bramkarskim z piłki ręcznej, ale zasłaniał praktycznie całe światło bramki. Tutaj Holender otworzył te nogi, Rosołek trafił, tam padła bramka. Brawo dla Aco, brawo dla Rosołka. Jeszcze a propos Macieja Rosołka, oblężony przez dziennikarzy, oczywiście fantastyczne chwile dla niego po tym meczu. Też pytam was jako... No, ludzi z piłkarzy z ogromnym doświadczeniem, jakie rady byście mu dali, żeby gdzieś tam nie odleciał? Obiecuję, że nie odleci, ale no właśnie. Zawsze można, tak trochę żartobliwie, zawsze można trochę ołowiu przypiąć do pasa i żeby go trzymać gdzieś tam blisko realiów, ale mam wrażenie, że po pierwsze trzeba się jakby pogodzić z tym, że coś takiego to jest wielka rzecz w karierze. Debiut i jeszcze bramka i na Łazienkowskiej i w meczu przeciwko Lechowi, więc on może poszybować. Trzeba mieć go na oku, żeby nie poszybował za wysoko. Natomiast no, z tym bym się pogodził po prostu. Tak? To musi nieść, to musi spowodować, że tam w głowie trochę kipisz się może pojawić. No tak, tylko teraz chciałbym, żeby czy sztab, czy ACO, czy klub miał dla niego jakby wizję, tak? Co dalej? Co dalej? Bo tutaj strzeliłeś bramkę ważną. Co dalej, tak? Bo możesz cały czas być w rezerwach, czy ewentualnie w styczniu ewentualnie gdzieś wypoczynanie wyżej, tak? Bo ja bardziej pod tym kątem, żeby chłopak się rozwijał. Czy Aco widzi w nim dla niego więcej minut? Bo to jest ważne, żeby chłopak się rozwijał, bo trzecia liga to jest trzecia liga, ten poziom. Wiemy, jak się dzieje wcześniej z innymi zawodnikami, jak są wypoczynani, tak samo i w Lechu, później wracają, i takie było i z innymi zawodnikami, tak było z Mateuszem Wieteską, gdzie jest teraz. Tak, zostawiamy mecz z Lechem Poznań. W drugiej części skupimy się już na niedzielnym meczu z Wisłą Kraków. Przypominam, to magazyn sportowy w radiu dla ciebie, w naszym studiu panowie Jacek Bednarz, Tomasz Sokowski. Wracamy za kilka chwil.